Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Etz Chaim, lekcja 43. Na poprzedniej lekcji Ari powiedział nam, że światło Ein Sof ubiera się jako wewnętrzna istota w bardzo subtelne ubrania w Adamie Kadmon, gdzie wszystko jeszcze, zarówno światło, jak i te ubrania, są uważane za acmut, za istotę. Następnie ta istota, ubrana w chochmę Adama Kadmon, ubiera się z kolei w świat acilut, dla którego wszystko to jest nadal acmut, światłem Ein Sof, nieskończoności. A acilut jest ciałem dla tego światła, albo inaczej mówiąc, jest także ubraniem dla tego światła, ale już grubszym, jak w Adamie Kadmon. Tutaj są już prawdziwe kelim, ale cały świat acilut jest światem boskości, ponieważ w jego kelim ubiera się istota Ein Sof. Następnie Ein Sof ubiera się w binę aciluta i świeci w Bria. I dalej w Yetzira i Asiya. Ale te światy poniżej aciluta nie są już aspektem boskości. I tam, w tych światach, pojawiają się już złe, przeciwne świętości siły, klipot. I nawet klipot, które odnoszą się do niższych części aciluta, także znajdują się w Bria, ponieważ klipot nie mogą przebywać na poziomie boskości samego aciluta. I mówi nam dalej Ari. Nimca ki ach sheneimar ki acilut hu guf de ak hine haor she meir haak baguf haze nikra naran shel acilut. Uwe toch kulam mitlabesh haor acmode ak vehen alderach ze baak neget Ein Sof haelion vehen alderach ze ba bia neget acilut hanikra guf. Znajdujemy, że bez względu na to, że powiedziano, że acilut jest to ciało Adama Kadmon, guf de Adam Kadmon, i oto światło, którym Adam Kadmon świeci w to ciało, nazywa się naran aciluta, czyli nefesh, ruach i neszama, dlatego że w acilucie świecą tylko 7 niższych sfirot Adama Kadmon. A wewnątrz nich wszystkich ubiera się samo światło Adama Kadmon i takim samym sposobem jest w Adamie Kadmon w odniesieniu do wyższego Ein Sof. W Adamie Kadmon Ein Sof ubiera się w chochmie. I tak samo Bija w odniesieniu do aciluta nazywa się ciało, guf. Zawsze niższy ubiera się na ciało wyższego, na jego 7 niższych sfirot, albo też można powiedzieć, że niższy w odniesieniu do wyższego nazywa się jego ciałem. I to jest to, co napisano w Tikunim w księdze Zohar, że tron jest to ima i ona jest to ciało dla szchiny aciluta. Jest to świat Bria, na którym spoczywa Malchut Aciluta. I znajdujemy, że klipot będą ubierać się w acilucie w całości, bez względu na to, że w samym acilucie jest ciało, a Bija ubierają się na niego. Czyli w samym acilucie jest ciało, na które ubierają się Bria, Yetzira i Asiya, które są w indywidualnym aspekcie. Ale ogólnie
Można powiedzieć, że one są w acilucie i tym samym można powiedzieć, że klipot są w acilucie. Ale tak naprawdę w acilucie samym w sobie nie ma klipot. Acilut jest całą świętością. One są tylko do poziomu bria. Ale kiedy te niższe światy w procesie naprawy ubierają się na acilut, to wtedy można powiedzieć, że te klipot są w acilucie. A bardziej poprawnie odnoszą się do aciluta. I oto wszystkie aspekty kelim, wszystkich światów, jest w nich zewnętrzna i wewnętrzna część. Chiconiyut i pnimiyut. Zewnętrzna i wewnętrzna. I nigdy nie wolno o tym zapominać. I wyjaśniliśmy już Tobie, jak wszystkie te światy stały się ciałem jeden dla drugiego. I znajdujemy, że wszystkie światy razem są jak jedno. Nawet Adam Kadmon. I u wszystkich ich kelim są aspekty wewnętrzne i zewnętrzne. I wiedz, że wszystkie aspekty zon, które są w światach, wszystkie one nazywają się zak, ciała tego świata. Zain kcawot, siedem końców, czyli sześć sfirot Zeiranpina i Nukwa. To jest minimalny stan, który zawsze jest. U Zeiranpina sześć sfirot i jedna u Nukwy. Można powiedzieć, że jest 0,6 od całego Zeiranpina i 0,1 od Nukwy. Bowiem tak oni wyszli po pierwszym wypromieniowaniu. I oni byli wypromieniowani z brakiem gar dla Zeiranpina, czyli Zeiranpin w swoim minimalnym stanie ma zawsze tylko 6 sfirot i nie ma trzech wyższych – Keter, Chochma i Bina. I brakuje pierwszych 9 sfirot u Nukwy. On ma tutaj na myśli, że u Nukwy z pierwszych 9 świateł jest tylko sfira Keter ze światłem Malchut, czyli Nefesh, a 9 świateł nie ma. I tym obojgu potrzebne są 3 okresy czasu – Ibur, Jenika i Mohin dla ich dopełnienia. Ibur – zarodek, Jenika – karmienie i Mohin – stan dojrzały z otrzymywaniem światła gar. Znajdujemy, że w każdym świecie nie ma niezbędności u niego w Ibur, Jenika i Mohin, oprócz jak dla zon tego świata w odniesieniu do Arihanpina i Abaveima tego świata. Świata, o którym w danym momencie mówimy. Które są ukończone, czyli doskonałe, w zgodności z poziomem tego świata. Czyli w każdym świecie, gdzie by to nie było, Arihanpin i Abaveima, czyli te poziomy tego świata, Arihanpin i Abaveima, są już napełnione światłem Chochmy, tego danego poziomu. Są już doskonałe na danym poziomie i nie potrzebują żadnych etapów wzrostu, czyli naprawy. Natomiast Zeiranpin i Nukwa tego świata, żeby być ukończonymi i otrzymać gar, czyli głowę i światła Mohin, muszą przejść 3 etapy wzrostu. 3 etapy naprawy – Ibur, Jenika i Mohin. Zarodek, karmienie i stan dojrzały. Jednak w ogólnym planie wszystkie 5 parcufim tego świata, o którym w danym momencie mówimy, będą nazywać się zon dla świata, który jest nad nimi. I to zawsze trzeba znać i pamiętać. Na przykład Bria jest zon dla Aciluta. Jecira
jest to zon dla bria i tak dalej. I to samo dotyczy wszystkich poziomów parcufim i sfirot. Każdy niższy świat jest to dla wyższego ciało, albo też inaczej tron, albo merkawa. I im będzie brakować mohin w ogólnym planie. Czyli każdy świat ma oczywiście swoje mohin na swoim poziomie, ale zawsze będzie brakować mu mohin w planie ogólnym, czyli nie będzie miał świateł gar z wyższych poziomów i w stosunku do nich zawsze będzie zon. I zrozum to dobrze. Wiemy już, że jak Ari mówi zrozum to dobrze, to znaczy, że powiedział coś bardzo ważnego. Znajdujemy, że ponieważ są dwa aspekty we wszystkich rodzajach kelim, a są to zewnętrzna część i wewnętrzna część, a jeśli tak, to obowiązkowym jest, żeby były i bur, i jenika, i mohin w kelim zewnętrznych oraz i bur, i jenika, i mohin w kelim wewnętrznych. Występuje tutaj skrót, który trzeba sobie zapamiętać. Ein, jud, apostrof, mem. Ibur, jenika i mohin. I oto w modlitwie na Rosh Hashana, na Nowy Rok, na początku powstają kelim wewnętrzne, ale przy przyjściu szabatu i w modlitwie w pozostałe zwykłe dni tygodnia na początku dawane są mohin w kelim zewnętrzne, a następnie w kelim wewnętrzne. Dlatego, kiedy ty będziesz czytać tę naszą księgę, nie zdziw się, jeśli ty nieraz zobaczysz, że już są mohin, a nieraz wyda się tobie, że oni znajdują się jeszcze w jenika i tym podobne. Czyli jeszcze nie ma mohin. Bowiem jedno jest w wewnętrznej części, a drugie w zewnętrznej części. Ari uprzedza nas, żeby zawsze wiedzieć, czy mówimy o wewnętrznej części kelim, czy o zewnętrznej. I bardzo uważnie czytaj, powiedziane wyżej, o tym, jak wszystkie wewnętrzne części nazywają się moha, mózg, w odniesieniu do zewnętrznej, która nazywa się guf, ciało. Czyli zawsze trzeba pamiętać, że są kelim wewnętrzne, moha, mózg, i zewnętrzne, guf, czyli ciało. W obydwu tych kelim są trzy okresy rozwoju, czyli naprawy: ibur, jenika i mohin. Zarodek, karmienie i otrzymywanie mohin, światła gar. Jednak zawsze trzeba uważać i wiedzieć, o których kelim Etzchaim w danym momencie mówi. Bowiem może być mowa o kelim wewnętrznych, w których już jest światło mohin, albo o zewnętrznych, które są jeszcze na etapach rozwoju w ibur i jenika. Pamiętajmy, że mowa jest tutaj o procesach zachodzących w duchowych światach i parcufach. Ale ja dam tutaj przykład, który pomoże w zrozumieniu natury tego, o czym mówi Ari. Człowiek tutaj, w materialnym świecie, również składa się z mózgu, czyli myśli, wyobrażeń i tak dalej, oraz z tego miejsca, które jest już realnym odczuwaniem napełnienia naszych pragnień, czyli ciała. Na początku nasze pragnienia powstają w mózgu i one powstają tam także na początku w postaci zarodka, czyli jest to tylko jakiś pomysł, impuls. Na przykład chciałbym wybudować dom. Następnie zaczynamy realizować ten pomysł
ale na początku także w myślach i wyobrażeniach, snując plany i projekty sposobów realizacji tego pragnienia. Następnie, również cały czas jeszcze w mózgu, widzimy już efekt naszych starań. Także tylko w postaci wyobrażenia, albo co najwyżej w postaci jakiegoś planu, albo na przykład w marzeniach i w snach, gdzie ten dom jest już odczuwany jako realna rzeczywistość. A dopiero w następnej kolejności odbywa się realizacja tego pragnienia w realnej rzeczywistości. I tutaj również może być tak, że w naszym mózgu nasz dom jest już gotowy i ukończony, a w rzeczywistości jest jeszcze na jakimś etapie budowy, a nawet tylko w fazie projektu na biurku architekta. Dlatego tak samo jak w naszym świecie, musimy zawsze uważać i wiedzieć, o czym mówimy. Czy mówimy o marzeniach, czy o rzeczywistości? Bo myleniem tych dwóch rzeczy możemy narobić sobie kłopotów. Tak samo w duchowym. Zawsze trzeba uważać, czy mówimy o mocha, czy o głów. Bo myleniem ich w duchowym również można narobić sobie kłopotów. Z tym, że skutki tych kłopotów bywają znacznie poważniejsze od tych materialnych. Na następnej lekcji zaczniemy kolejne czwarte wrota. A teraz na koniec przeczytajmy sobie sam tekst trzeciego rozdziału Trzecich Wrót. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu. Wrota trzecie, rozdział trzeci. Ogólna zasada jest taka, że Ein Sof jest to neszama dla neszamy, czyli jest to dusza dla wszystkich dusz. I wypromieniowany jest z niego jeden człowiek, Adam Echad, włączający wszystkie światy razem i aspekt istoty jego, Acmut, światło, które ubiera się w jego kelim, jest to aspekt Naranhaj i nazywa się Adam Kadmon, a aspekt ciała jego jest to świat Acilut. A aspekt ubrań jego są to trzy światy, Bria, Yetzira i Asiya, i jest to w istocie tylko jeden świat, i jest to ubranie całego Aciluta. I wszystkie one, jest to tylko 10 sfirot na podobieństwo 10 sfirot Aciluta, które nazywają się ciałem. Jak napisano w Tikunim, strona 18, Ima gnieździ się w trzech wyższych sfirot w Bria. I ty już wiesz, że w Reijam Hemna, w rozdziale Bo, strona 42, jest napisane, że 10 sfirot Aciluta nazywają się Manin i oznacza to organy ciała, bowiem ciało, czyli kelim, tam odkrywają się, w Acilucie, a nie wyżej, jak my wiemy. I ty już wiesz, że Naranhaj nie ubierają się w ciało, oprócz jak za pośrednictwem cienkiego ubrania na każde z nich. I wszystko w Adamie Kadmon nazywa się Acmut, istota. Bowiem Adam Kadmon, który jest aspektem całego Acmut, jest w nim ciało cienkie, subtelne, w które ubiera się istota jego, czyli jego światła Naranhaj, żeby następnie ubrać się w ciało prawdziwe, którym jest Acilut. Dlatego Kelim de Adam Kadmon także nazywają się Acmut, tak samo jak sam Acmut, i ponieważ sam Acmut, chociaż jego istota jest wewnątrz ciała, tym niemniej posyła wspaniałość swojego światła we wszystkie organy ciała, jak wewnątrz, tak i na zewnątrz, i wewnątrz bardziej grubych, żeby wprowadzić w nie życiową siłę. Tak samo Adam Kadmon świeci swoim Acmut we wszystkie organy Aciluta i to światło nazywa się Ein Sof,
w odniesieniu do Aciluta i uważane jest za przyczynę przyczyn Aciluta. Ale w ubraniach, w Malbushim, czyli w Bria Yetzira i Asiya, nie odkrywa się światło Acmut, Adama Kadmon i dlatego Bija nie odnoszą się do aspektu boskości, Elokut, ale nazywają się Nivraim, Nocrim i Naasim. I takim samym sposobem w Adamie Kadmon, który stał się aspektem ciała dla wyższego Ein Sof i Ein Sof odkrywa się w nim, ale nie w ubraniu, czyli w 10 sfirot Aciluta, bowiem Ein Sof, które odkrywa się w 10 sfirot Aciluta, nazywa się Adam Kadmon, jak powiedziano wyżej. Jednak po ubraniu wyższego Ein Sof w Adama Kadmon, w chochmę jego, kiedy świeci on za pośrednictwem tego, poprzez tę chochmę, w 10 sfirot Aciluta. I jest to to, co napisano w Torze: wszystko ty uczyniłeś mądrością, chochmą. I jest to, co napisano: ty uczyniłeś, bowiem 10 sfirot Aciluta są aspektem stopnia Asiya w odniesieniu do wyższego Ein Sof, bowiem one są ubraniami, jak powiedziano wyżej, i takim sposobem Adam Kadmon, żeby świecić w jego ubraniach, które są Bija, ubiera się w Binę Aciluta i za pośrednictwem jej świeci w Bria. Jak napisano, Ima, czyli Bina Aciluta, gnieździ się na tronie, czyli w Bria. I wszystko, co powiedzieliśmy, możesz poznać z drugiego wprowadzenia do Merkawot Jecheskiela. I oprócz tych ubrań, które są w Bija, są jeszcze klipot i dlatego wiedz, że nawet klipot, które są naprzeciwko Aciluta, nie ma ich tam, ale są one tylko w Bria, jak nam wiadomo. Znajdujemy, że bez względu na to, że powiedziano, że Acilut jest to ciało Adama Kadmon i oto światło, którym Adam Kadmon świeci w to ciało, nazywa się Naran Aciluta. A wewnątrz nich wszystkich ubiera się samo światło Adam Kadmon i takim sposobem jest w Adamie Kadmon w odniesieniu do wyższego Ein Sof i tak samo Bija w odniesieniu do Aciluta nazywa się ciało. I to jest to, co napisano w Tikunim, w księdze Zohar, że tron jest to Ima i ona jest to ciało dla Szchiny Aciluta i znajdujemy, że klipot będą ubierać się w Acilucie w całości, bez względu na to, że w samym Acilucie jest ciało, a Bija ubierają się na niego. I oto wszystkie aspekty Kelim, wszystkich światów, jest w nich zewnętrzna i wewnętrzna część. I wyjaśniliśmy już sobie, jak wszystkie te światy stały się ciałem jeden dla drugiego i znajdujemy, że wszystkie światy razem są jak jedno, nawet Adam Kadmon. I u wszystkich ich kelim są aspekty wewnętrzne i zewnętrzne. I wiedz, że wszystkie aspekty Zon, które są w światach, wszystkie one nazywają się Zak, ciała tego świata. Bowiem tak oni wyszli po pierwszym wypromieniowaniu i oni byli wypromieniowani z brakiem gardla Zeiranpina i brakuje pierwszych 9 sfirot Unukwy. I tym obojgu potrzebne są 3 okresy czasu, Ibur, Jenika i Mohin dla ich dopełnienia. Znajdujemy, że w każdym świecie nie ma niezbędności u niego w Ibur, Jenika i Mohin, oprócz jak dla Zon tego świata w odniesieniu do Arich Anpina i Abaveima tego świata, które są ukończone w zgodności z poziomem tego świata. Jednak w ogólnym planie wszystkie 5 parcufim tego świata będą nazywać się Zon dla świata, który jest nad nimi. I im,
będzie brakować mochin w ogólnym planie i zrozum to dobrze. Znajdujemy, że ponieważ są dwa aspekty we wszystkich rodzajach kelim, a są to zewnętrzna część i wewnętrzna część, a jeśli tak, to obowiązkowym jest, żeby były ibur, jenika i mochin w kelim zewnętrznych oraz ibur jenika i mochin w kelim wewnętrznych. I oto w modlitwie na Rosh Hashana na początku powstają kelim wewnętrzne, ale przy przyjściu szabatu i w modlitwie w pozostałe, zwykłe dni tygodnia na początku dawane są mochin w kelim zewnętrzne, a następnie w kelim wewnętrzne. Dlatego, kiedy ty będziesz czytać tę naszą księgę, nie zdziw się, jeśli ty nieraz zobaczysz, że już są mochin, a nieraz wyda się tobie, że oni znajdują się jeszcze w jenika i tym podobne. Bowiem jedno jest w wewnętrznej części, a drugie w zewnętrznej części. I bardzo uważnie czytaj powiedziane wyżej o tym, jak wszystkie wewnętrzne części nazywają się mocha w odniesieniu do zewnętrznej, która nazywa się guf.